Witajcie! Dzisiaj zajmiemy się regeneracją zacisku hamulcowego od naczepy. Jako ciekawostkę wam powiem, bo stoi tutaj, kurczę, nie rusza się w ogóle, trzeba go rozebrać. Jako ciekawostkę wam powiem, że ten zacisk się rozpina tutaj. W razie zacisną się szczęki hamulcowe i nie idzie popuścić tą śrubką tu z tyłu na dziesiątkę kluczyk, gdy nie idzie wcale popuścić, to w łatwy sposób można rozpiąć hamulce, odkręcając po prostu te śrubki. Oczywiście wcześniej je sobie poluźniłem, zaraz zobaczycie, ładnie się odkręca i hamulce można wydobyć. Do rozpołowienia tego potrzebny jest taki klucz specjalny E20, jak widać gwiazdkowe. Tutaj ładnie na cztery śrubki na gwiazdkę można odkręcić. Już sobie tu poluzowałem. O, zobaczcie jaka gwiazdka, taka gwiazdka. I patrzcie. I teraz rozpoławiamy. Dzięki temu rozpołowieniu można wyciągnąć klocki i dojść. I zobaczymy, tutaj wszystko teraz stoi. Trzeba oczywiście tu rozebrać, zobaczyć środek. Tutaj pod te gumki. I działamy. Będziesz trzymał i nagrywał? Teraz bierzemy młoteczek i pukamy, żeby to wyciągnąć. O, jak ładnie się rozprostowuje. O, zobaczcie. I syf tutaj, patrzcie. To oczywiście trzeba przeczyścić, żeby ładnie, subliwie chodziło. Później zajmiemy się rozkręceniem tego. Patrzcie, jaki tu syf. I teraz pięknie popuszczamy wszystkie na kluczyk imbus śrubki. Wyciągamy. Mam tu popuszczone i zaraz zobaczycie, co tam w środku siedzi. Teraz podnosimy. O, zobaczcie. Ta wotu nawalone. Czemu to nie chodzi? Zaraz zobaczymy. Widać trybiki. A tutaj ładnie trzeba to wyczyścić. I zobaczyć, co tam się dzieje. Jak to mówi się, rozruszać to wszystko. Dobra. Gdy już ładnie mamy wyczyszczony, teraz przesmarujemy i można wziąć się za składanie. Niestety nie będę nagrywał, jak to składam, bo ręce upaprane będą, także później pokażę, jak to działa wszystko. I teraz, gdy mamy wszystko poskładane, ładnie się rusza. Widać, pracuje subliwie. Tam patrzyłem, chodzi wszystko, można przykręcać czop. Się pobrudziło. Śrubkami teraz kręcamy. Gdy mamy już ładnie zamontowane, jak widać ładnie, subliwie chodzi, można montować to do naczepy. A nie wszystko rozruszane, poskręcane. Hamulce teraz będą ekstra.
Montujemy zacisk do naczepy. Tutaj są na dwie śrubki i od drugiej strony też na dwie. I zobaczymy, jak później chodzi i siłowniczek. I mamy już ładnie przykręcone, o, można zobaczyć, jak to ładnie chodzi. Subliwie ręką się rusza, można klocki wsadzić, siłownik przymontować. Oczywiście zaciągnął się ręczny, trzeba spuścić z ręcznego. Warto sprawdzić luz na łożysku, tu trzeba śrubki odkręcić.